Górnik Wałbrzych grał w piłkarskiej pierwszej lidze, czyli ówczesnej, najwyższej klasie rozgrywkowej w kraju, razem 6 sezonów. W latach 1983-89. Wtedy w Wałbrzychu pieniędzy na sport nie brakowało. Ówczesny stadion Górnika mógł pomieścić nawet 40 tysięcy osób. Dzisiaj to ruina. Ja doskonale ze swojej młodości pamiętam czasy, kiedy Górnik grał w pierwszej lidze. Przyjeżdżał do Krakowa, żeby grać z Krakowią, z Wisłą. Pamiętam te czasy. W kampanii wyborczej nie brakowało zapowiedzi o jego rewitalizacji. Rządzący obiecywali 24 miliony złotych i apelowali o skierowanie pieniędzy na rewitalizację obiektu. Tak, aby to centrum sportu mogło na powrót funkcjonować tak jak w najlepszych czasach, a mam nadzieję nawet i lepiej. Zdaniem kibiców urzędnicy mówią o planach, działać nie zamierzają. Można zrobić to na przykładzie chociażby stadionu ŁKS-u Łódź, gdzie budowa była robiona etapami. Niestety Urząd Miasta Wałbrzychu i pan prezydent Roman Szałajewski stwierdzili, zdecydowali, że te pieniądze nie zostaną przeznaczone na remont, tylko na inne wydatki. Niestety, po raz kolejny. Od prezesa klubu otrzymujemy informację. Miasto zamierza przeznaczyć około 12% kwoty otrzymanej od rządu na rewitalizację obiektu, co ma pozwolić na uporządkowanie terenu. 24 miliony zostały tak rozdysponowane, że część tylko tych pieniędzy trafiła. No, trzeba pamiętać, że to są pieniądze związane ze wsparciem covidowym. W związku z tym pewnie trudno było oczekiwać, że całość tej kwoty trafi na przebudowę czy odbudowę stadionu. Dzisiaj miasto już przeznaczyło wstępnie kwotę ponad 3 milionów złotych na to, żeby zacząć porządkować stary stadion Górnika Wałbrzych. Taki stadion, który historycznie jest związany z sukcesami piłkarskimi, ale również i sukcesami lekkoatletów. Wszystko wskazuje na to, że miasto będzie liczyć na kolejną formę wsparcia od rządu, aby stadion odbudować. Wicemarszałek województwa dolnośląskiego nie ma wątpliwości, że powodem zwlekania z odbudową stadionu są różne sztandary polityczne pomiędzy rządzącymi a miastem Wałbrzych. Tych pieniędzy już i tak do Wałbrzycha poszło mnóstwo. Domaganie się kolejnych transz jest po prostu nieprzyzwoite. Jest to robione prawdopodobnie po to, aby powiedzieć, że skoro nie dostaliśmy z drugiej transzy, to nie zrobimy wam stadionu, bo rząd PiS-u tych pieniędzy nie dał. Rząd PiS dał pieniądze, dał 24,5 miliona złotych, przypomnę Legnica 7,5 miliona, a dalej jeszcze mniejsze kwoty dotacji dla kolejnych miast. Wałbrzych otrzymuje potężne wsparcie, najwyraźniej ratusz ma inne priorytety. W dniu nagrania udało nam się spotkać z prezesem Górnika Wałbrzych, marszałkiem województwa dolnośląskiego oraz zaangażowanym w sprawy klubu kibicem. Czasu nie znalazł dla nas rzecznik ratusza. Dzisiaj klub utrzymują jego sympatycy, mimo tego, że ten jest w rękach miejskich. Jeżdżą na wyjazdy i nie mają wątpliwości, że ich klub nigdy nie zginie. Miasto Wałbrzych przez wiele lat żyło głównie z węgla, ale kiedy zaczęto zamykać kopalnie, powoli zaczęto zamykać także wałbrzyski sport. Symbolem tego oczywiście stadion Górnika. Niegdyś mógł pomieścić 40 tysięcy kibiców, dzisiaj stoi w ruinie. Ale podobna sytuacja miała miejsce w Warszawie. Niegdyś stadion dziesięciolecia też był w ruinie, ale potem powstał Stadion Narodowy. Niech to będzie dobra myśl na przyszłość. Dariusz Nowakowski, Sudeckie Fakty.